Słyszymy, że nasz Bóg jest dobry. I pamiętacie, w piątek mówiliśmy o tym, że Bóg wszystko zaplanował inaczej. Że miał ten pierwotny plan, aby nikt nie cierpiał, nikt nie umierał, nikt nie chorował. Ale człowiek przez nieposłuszeństwo to wszystko zepsuł. Jednak Bóg nie przestał miłować człowieka i oddał za nas na śmierć krzyżową, za nasze grzechy, aby nas wykupić, swojego jedynego, jednorodzonego Syna. A też mówiliśmy, że kiedy człowiek chce doświadczyć tej odnowy wewnętrznej, przemiany wewnętrznej, musi przyjść do Jezusa osobiście, musi tego pragnąć, musi przyznać się do tego, że potrzebuje Jego przebaczenia i łaski. Mówiliśmy także o tych zagrożeniach i o tym, co zatrzymuje Boże błogosławieństwo. Mówiliśmy o kwestiach, praktykach okultystycznych różnego rodzaju. Mówiliśmy ostatnio na temat braku przebaczenia w naszym sercu. A dzisiaj chciałbym, żeby na podstawie Ewangelii, żebyśmy zobaczyli piękno Jezusa Chrystusa. Chciałbym, żebyśmy zobaczyli Go tak, jak ewangelista Jan zapragnął Go przedstawić tym, do których pisał tę Ewangelię. Słowo Boże mówi, że Jezus Chrystus jest wczoraj i dziś i na wieki ten sam. To znaczy, że tak jak wczoraj działał w swojej potędze i mocy, tak działa dzisiaj i będzie działał jutro, aż do momentu, kiedy Jezus Chrystus po raz drugi się zjawi, aby zabrać swój Kościół. W Ewangelii Jana czytamy tak, w 20 rozdziale, wierszu 30 i 31. I wiele innych cudów uczynił Jezus wobec uczniów, które nie są spisane w tej księdze. Te zaś są spisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Chrystusem, Synem Boga, i abyście wierząc mieli żywot w imieniu Jego. Panie, prosimy Ciebie, abyś nas teraz błogosławił. Dziękujemy Ci za Twoje święte słowo, które ma moc ożywiać, które jest duchem i żywotem. I prosimy Cię, żeby Twoje święte słowo wzbudzało w nas żywą wiarę, odwagę, aby przychodzić przed Twoje święte oblicze. Amen. Moi drodzy, każdy z ewangelistów, a mamy cztery Ewangelie, opisuje różnego rodzaju cuda i znaki, które uczynił Jezus. Jest ponad 30 cudów wyraźnie opisanych odnośnie konkretnych wydarzeń. Oprócz tego Ewangelie mówią, że Jezus uzdrawiał wielokrotnie i czynił wielkie rzeczy, które nie są dokładnie zapisane. Spośród tych ponad 30 dokładnie opisanych, Jan wybrał tylko 7 cudów, nazywając je znakami. I mówi tak, moją Ewangelię kieruję do człowieka, kieruję do ludzi wierzących i do ludzi niewierzących, aby poprzez te świadectwa, które zawarłem w mojej Ewangelii, każdy, który czyta tę Ewangelię, mógł uwierzyć, że Jezus jest Synem Boga Żywego, że jest obiecanym Mesjaszem i żeby przez wiarę w Niego człowiek miał żywot wieczny. Kiedy apostoł Jan pisze na temat wiary, używa bodajże 96 razy czasownika wierzyć, to mówi o wierze, która nie była kiedyś, ale mówi o wierze, która ciągle trwa. Kto we mnie wierzy, ma żywot wieczny, mówi Słowo Boże. To znaczy, że uwierzyłem, ale ciągle trwam i powinienem trwać w żywej wierze w Jezusa Chrystusa i wtedy będę miał żywot wieczny. Nie tylko, że kiedyś oddałem moje życie Bogu, ale także dzisiaj moja wiara ciągle jest żywa i płonie dla Jezusa Chrystusa. W takim kontekście Jan używa słowo, ten czasownik wierzyć w tej czynności ciągłej, nieustającej. Kiedy patrzymy do tej Ewangelii, on opisując tych 7 znaków i 7 cudów, pokazuje nam na moc i potęgę naszego Pana Jezusa Chrystusa. Każda z Ewangelii, cała Biblia, Stary i Nowy Testament mówią jednoznacznie, pokazują na osobę Jezusa Chrystusa. Abyśmy, kiedy czytasz Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, mógł Go zobaczyć, bo Bóg w Nim jedynie dał zbawienie i On jest jedynym Zbawicielem.
Kiedy Jezus powstał z martwych, kiedy rozmawiał z uczniami idącymi do Emaus, mówi, czy nie rozumiecie, że Pisma wszystkie mówią o mnie? Że ja jestem w centrum? Żaden inny człowiek, tylko On. A więc chciałbym, żebyśmy przez chwilę, zanim będziemy się modlić, zanim będziemy wielbić Boga, zanim przyjdziemy do Niego z ufnością, abyśmy mogli zobaczyć tych 7 znaków i cudów, o których Jan uważał z natchnienia Ducha Świętego, że są wystarczające, aby wzbudzić w Twoim i w moim sercu wiarę, żywą wiarę w Boga, w Jezusa Chrystusa i uznać w Nim Zbawiciela. Moi drodzy, w 2 rozdziale tej Ewangelii jest napisane, że Jezus jest na przyjęciu weselnym. Jest ze swoimi uczniami, jest ze swoją matką. Jest wesele i brakuje wina. Ja tak śmieję się, że jeżeli w Polsce nikt nie zna Pisma Świętego ani tego, co jest napisane w Ewangeliach, to wszyscy dokładnie znają i wiedzą, że Pan Jezus kiedyś przemienił wodę w wino. Kiedy mówi się, no przecież Pismo, Słowo Boże mówi, nie upijajcie się, to ludzie tego nie znają. Innych wersetów nie znają, ale mówią, ale zaraz, zaraz, mój drogi, czy ty nie czytałeś? Przecież można sobie troszeczkę, bo przecież Pan Jezus zamienił wodę w wino. I wiecie, kiedyś tak usiadłem nad tekstem Ewangelii, nad tym fragmentem, mówię, Panie, czemu ty dałeś taki pretekst? Panie, dlaczego on się tu w ogóle znalazł? I to jeszcze na samym początku tej Ewangelii. A kiedy tak modliłem się, Pan do mnie przemówił i pokazał mi na coś. Popatrz głębiej na to, co tam wydarzyło się, co tam miało miejsce. Kochani, ja wiem, że wielu by chciało z wody zrobić wino. Ale wiemy, żeby woda stała się winem, czy żeby w ogóle wino zaistniało, muszą być składniki, musi być czas i musi być to poddane konkretnemu procesowi, a to trwa. A im ono dłużej leżakuje, tym jest lepsze. Ale kiedy ludzie pili to wino tam, oni mówili, to jest tak dobre wino. On nam podał gorsze na początku, a to najlepsze zostawił na koniec. Wiecie, kiedy tak nad tym rozmyślałem, Pan mi powiedział, Andrzej, ja mam moc w jednym momencie zmienić naturę rzeczy. Tak jak zamieniam wodę w wino, tak mam moc zmienić zepsutego człowieka, zepsute serce człowieka, zdeprawowane serce w czyste i święte serce. Oto ja mam moc dać nowe życie, nowe serce i tchnąć mojego nowego ducha wnętrze człowieka, który jest pogrążony w największym grzechu i nieprawości. I w jednym momencie z grzesznika staje się święty, staje się czysty. Staje się człowiekiem, który zaczyna iść i prowadzić nowe życie. Już w Starym Testamencie prorok Ezechiel mówi tak do swojego ludu, gdy wrócą do swojej ziemi, usuną z niej wszystkie jej ohydy i wszystkie jej obrzydliwości, wtedy ja dam im nowe serce i nowego ducha włożę do ich wnętrza, usunę z ich ciała serce kamienne i dam im serce mięsiste. Kochani, nikt z nas nie jest w stanie zmienić swojego wnętrza. Potrzebujemy łaski i mocy Bożej, mocy naszego Pana Jezusa Chrystusa, aby On zmienił nas całkowicie. Aby zmienił naszą grzeszną naturę w naturę, która będzie miała upodobanie w tym, co jest Boże. Ci, którzy organizują dni skupienia, robią to z serca. Goszczą serca, karmią serca, kąpią czy myją, czy dają możliwość umycia i wykąpania się z serca, tak? Wiele, wiele lat temu tutaj na tych dniach skupienia też znalazł się ktoś, który mieszkał w Wiśle. I on tutaj przychodził, wiecie, jak później opowiadał swoją historię, ale zanim do tego przejdę, będąc w toalecie, nie wiedząc, że tam ktoś jest tutaj ze zboru, mówi do drugiego, tu jest fajnie, można się umyć, można dobrze zjeść, można się wyspać, a jak robią wezwania, to podnoś rękę.
taki uprzejmy. Nie wiedział, że to było słyszane. Nie wiem, czy żyje, czy jak to wygląda dzisiaj. To był Stanisław, z Wisły pochodził. Wiecie, jego życie było tragiczne. On tutaj się znalazł, dlatego że już żaden lekarz nie dawał mu skierowania na odwyk. Kiedy go tylko lekarz zobaczył, mówi, dla ciebie nie ma żadnej nadziei. Nikt nie jest w stanie ci pomóc. Z powodu alkoholu stracił dom, stracił rodzinę, żona wyrzuciła go z domu. Jak opowiadał później, mówi, kiedy było zimno, ja szukałem jakiegoś ciepłego miejsca, to kiedy ktoś wyrzucał gnój, był ciepły gnój, to ja się tam kładłem, przytulałem, aby troszeczkę ogrzać swoje ciało. Nie miałem dachu nad głową i kiedy psa nie było w budzie, ja się tam wczołgiwałem i tam mieszkałem. Człowiek zniszczony przez grzech. Zniszczony przez grzech, nie mający mocy się wyrwać. I był raz, i drugi, i trzeci raz na dniach skupienia tutaj. Ale za trzecim razem jego podniesienie ręki już nie było tak, żeby sprawić komuś przyjemność. Ale podnosił rękę, aby zawołać do Jezusa, pomóż mi, pomóż mi, pomóż mi. I on mówi, w tym momencie został uwolniony. W jednej chwili Bóg go wybawił od tej niewoli, od tych kajdanów alkoholu. Wiecie, co się stało? On wrócił z powrotem do Wisły i zaczął szukać pracy. Zaczął się myć, zaczął się jakoś dbać o siebie. Znalazł pracę jako szatniarz gdzieś tam w jakiejś restauracji. Zaczął się ubierać. Burmistrz Wisły idzie i tak patrzy na niego. Mówi, panie Stasiu, to pan? No to ja, panie burmistrzu. Jak to jest możliwe, że pan tak wygląda? Musi pan przyjść do mnie do biura i opowiedzieć mi. I on przyszedł do biura, do burmistrza i powiedział, że Jezus Chrystus go uwolnił, zbawił i przebaczył. Halleluja. Oddajmy Bogu chwałę. Z tego, co wiem, wrócił do żony, przeprosił. Kiedy ona widziała radykalną zmianę, z powrotem rozpoczęli swoje wspólne życie. Bóg jest wielki. On ma moc zmienić naturę człowieka, każdego człowieka. Ten, który grzeszy, ten, który jest zepsuty, ten, który nie może sobie poradzić, a jak mówię, nikt nie może, nie jest w stanie poradzić sam sobie ze swoim grzechem, ze swoją nieprawością. Potrzebujemy tej Bożej ręki, o której mówiłem, która nie jest za krótka, aby nie mogła pomóc, która jest w stanie i która wyrywa człowieka z jego stanu. A więc mówię, Panie Boże, okej, dobrze, że ta kana tam jest. I ten cud, bo Ty mówisz już na samym początku, co możesz, jak wielką masz moc, aby to uczynić, a takich cudów tutaj jest wiele na tej sali, gdzie Bóg zmienił nasze życie. Halleluja. Woda zamieniło się w dobre wino. Dla chwały Bożej, na cześć Boga. Nowe serca, nowy Boży Duch. A później czytamy w tej samej Ewangelii, a więc to jest pierwszy cud. I kiedy czytamy w tym drugim rozdziale, 11 wierszu, tak jest napisane, takiego pierwszego cudu dokonał Jezus w Kanie Galilejskiej i objawił chwałę swoją i uwierzyli weń uczniowie Jego. A więc ten znak i cud spowodował wiarę w ich sercach. I oni uwierzyli w Jezusa Chrystusa jako Mesjasza, jako tego, który jest Synem Bożym. A później czytamy o kolejnym cudzie, o kolejnym znaku, abyśmy uwierzyli, że On jest Synem Boga żywego. I żebyśmy przez wiarę w Niego mieli żywot wieczny. W 4 rozdziale czytamy od 46 wiersza, kiedy Jezus powrócił do Kany Galilejskiej. Znalazł, z Kafarnaum posłał człowiek do Niego, aby uzdrowił Jego chorego syna. Dokładnie Słowo Boże mówi, że on był bliski śmierci. Bliski śmierci. I kiedy on przyszedł, aby
prosić Jezusa o uzdrowienie swojego syna. Jezus do niego po prostu powiedział: idź, syn twój żyje. Idź, syn twój żyje. Wiecie, ten człowiek się nie zastanawiał. Jezus mu powiedział: idź, syn twój żyje, i dla niego to wystarczyło, bo Jezus mu tak powiedział. Odwrócił się i poszedł, i słudzy wyszli na jego spotkanie. I mówi: syn twój żyje. Opuściła go gorączka. Kiedy to się stało? I zrozumiał, że to była ta godzina, kiedy Jezus powiedział mu: idź, syn twój żyje. Kiedy czytam o tym cudzie, mogę widzieć, że Jezus nie musiał być na danym miejscu fizycznie, żeby dokonał się cudu zdrowienia. On mówi słowo. On mówi słowo. Bądź uzdrowiony. I przychodzi Boże uzdrowienie. Ja wiem, że Jezus jest tutaj obecny, bo Słowo Boże mówi: gdzie jest dwóch lub trzech zgromadzonych w moim imieniu, ja tam jestem. I ja wiem, że przez obecność Ducha Świętego Jezus jest tutaj obecny. I On może dokonywać cudów. Kochani, z tą odległością, Bóg nie jest ograniczony żadną odległością, żadną przestrzenią. Kiedy Smyt Wigglesworth wyruszył do Szwecji, aby głosić Ewangelię Jezusa Chrystusa, a Bóg używał go niesamowicie, jeśli chodzi o uzdrowienia. W Szwecji lekarze zebrali się razem i ustalili, że nie wolno mu kłaść rąk na chorych ludzi. I myśleli, że w ten sposób przeszkodzą Bożej mocy działać. Ale on rozumiał i wiedział i znał Boga, któremu wierzył, któremu ufał. Mówi: okej, na nikogo nie położę rąk. Było wielkie zgromadzenie w parku gdzieś tam w Szwecji. I ludzie się zebrali, ten park był wypełniony ludźmi pragnącymi słuchać Ewangelii. Oczywiście musieli być też lekarze, żeby sprawdzić, że on dotrzymuje słowa. I gdzieś tam na takim wielkim polodowcowym głazie umieszczono chorego człowieka. A on stał i głosił: Jezus ma moc. I on nie jest ograniczony żadną przestrzenią, żadnymi ograniczeniami, barierami. I woła do tego człowieka: nie będę na nikogo mówił kładł rąk, ale mówi: w imieniu Jezusa nakazuję ci, wstań i bądź uzdrowiony. I na tym głazie, gdzie wszyscy ludzie mogli to widzieć, ten człowiek wstał natychmiast i został uzdrowiony. Wyobrażacie sobie, co później się działo w całym tym zgromadzeniu. Wielu ludzi, wiara wzrosła w wielu sercach i ludzie oddawali swoje życie Bogu. Oto, moi drodzy, Jezus i Słowo Boże nam mówi, że gdziekolwiek byśmy się nie znajdowali, On ma moc nam pomóc. Gdziekolwiek byś się nie udał, Psalm 139 mówi: gdziekolwiek, czy w kosmos, czy gdzieś na ziemi, czy w głębi ziemi, On mnie widzi, On wie i On ma moc, aby mógł pomóc mi i działać w moim życiu. A później czytamy dziwną historię w 5 rozdziale o uzdrowieniu człowieka, który 38 lat nie może się poruszać, jest na łożu. Wiecie, na łożu, to tak fajnie brzmi, na łożu, a tak mówiąc naszym językiem, taka pałatka, dwa kije i szmaty trochę, i to było jego łoże. Tak jak noszę. To było jego łoże. I był przy sadzawce Betesda. Betesda znaczy dom łaski, dom miłosierdzia. I tam było mnóstwo chorych. Dlaczego tam się znajdowali? Dlatego, że od czasu do czasu anioł zstępował z nieba i poruszał wodą. I kto pierwszy do tej wody był wrzucony czy wskoczył, bywał uzdrowiony. Jezus tam przyszedł. Wiecie, za każdym razem się zastanawiam, kiedy czytam tą historię, dlaczego Jezus nie uzdrowił wszystkich, ale uzdrowił tylko tego jednego człowieka. To jest dziwne, nie? Ale kiedy tak na to patrzę, to muszę... Dzisiaj ludzie by chcieli, żeby Jezus robił dokładnie to, co oni chcą, żeby robił. Musisz zostać uzdrowiony. Jest wiara. My mamy wiarę i ty musisz zostać uzdrowiony. Jezus tak nie działał. Był miesiąc... Wiecie, już samo pytanie skierowane do kogoś, kto od 38 lat nie może się poruszać.
pustyni powiedziała, ale On... Jezus zawsze pyta nas, czego chcemy, czy w ogóle chcemy Jego błogosławieństwa, Jego uzdrowienia. On nie... Wszystkie środki możliwe do naszego życia. Chcesz być zdrowy? Mówi, Panie, nie ma nikogo. Ale Jezus mówi, wstań, weź łoże i chodź. I Biblia mówi, natychmiast moc Boża zstąpiła na tego człowieka, ogarnęła jego ciało. On się zerwał, wziął to swoje łoże i szedł zupełnie, zupełnie uzdrowiony. Ta historia mi mówi, że to Bóg jest tym, który uzdrawia człowieka, nie człowiek. I że On to robi wtedy, kiedy On chce, kiedy On zadecyduje, nie my. Przypomina mi się inna historia młodego człowieka. I czytał w takim zapale Ewangelii Marka, a tam jest napisane, a takie znaki będą towarzyszyć tym, którzy we mnie uwierzą. Na chorych ręce kłaść będą i będą uzdrowieni. I tak dalej, i tak dalej. On mówi cudowne słowo. Wziął i pobiegł do szpitala i zaczął kłaść ręce po wszystkich pokojach na chorych, aby byli uzdrowieni w imieniu Jezusa, ale stwierdził, że nic, kompletnie nic się nie stało. Mówi, jak to? Słowo mówi jedno, a ja teraz tu działam? To jest... I przyszedł do domu i chciał ten fragment wyciąć z Ewangelii, że on się nie sprawdza. Tu nie ma... I mu powiedział tak, młody człowieku, ja nie będę biegał za tobą i robił to, co ty chcesz. Ale ty musisz się nauczyć słuchać mojego głosu i robić to, co ja chcę robić. Amen. To On leczy, to On uzdrawia, to On to czyni, kiedy chce, kogo chce. On jest Panem życia i śmierci. Te znaki, te cuda napisałem wam, abyście wierzyli, że Jezus jest Synem Bożym, jest Chrystusem i przez wiarę, abyście mieli... Nie zawiódł. Uzdrowienia są czymś wspaniałym i cudownym. I doświadczamy nieraz uzdrowień. Pamiętam kiedyś wtorkowe tutaj nabożeństwo wiele, wiele lat temu. Ja mówię tak, szanujmy sobie nabożeństwa tygodniowe i niedzielne. Takie zwykłe nabożeństwo. I młodzi ludzie wyszli, aby się modlić o uzdrowienie. Pamiętam Irka, Lucynkę. Stanęli tutaj. Oboje mi mówią, pastorze, moje kolano jest tak strzaskane, że lekarz powiedział, że już nigdy więcej nie siądę na rower. Jutro idę na operację. A Lucynka mówi, stwierdzono u mnie jakieś tam... Ja przeżyłam z kobiecym, mówi, jutro idę, aby była operacja. Zwykłe nabożeństwo. Ale nasz Pan Jezus Chrystus jest lekarzem. Po prostu położyliśmy ręce i modliliśmy się. Pamiętam, jak położyłem moje ręce na kolanie Irka i modliliśmy się w imieniu Jezusa. Bądź uzdrowiony. Bądź uzdrowiona. A następny, nie wiem, czy to dzień, czy jak spotkaliśmy się, oboje do mnie podeszli. Mówią, pastorze, byłam w szpitalu. Lekarze jeszcze raz popatrzyli na moje kolano, zrobili rentgen, okazuje się, że jest zupełnie uzdrowione. Jest tak silne, że mogę pędzić na rowerze, ile chcę. Halleluja. Ona przyszła i powiedziała, wróciłam do szpitala, miano robić operację, jeszcze raz zbadano, mówią, ty nie potrzebujesz żadnej, jest wszystko okej, jest wszystko w porządku. Pan jest tym, który nas leczy. I On to robi swoją mocą. Kochani, pamiętam innego Wiesia, który tutaj przyszedł na wtorkowe nabożeństwo. Mając chyba 20 lat, oddał życie Chrystusowi. Był w wojsku i tam zupełnie poszedł w alkohol. Mówił, jak był pijany, to był tak pijany, a pracuje i do tej pory pracuje jako zrywa drzewo, zwozi go z gór. Mówi, jak byłem pijany, nawet nie wiedziałem, gdzie traktor zostawiłem w lesie. Mówi, kiedy go szukałem, czasami znajdowałem mój traktor wiszący nad skarpą, nad przepaścią. I powiem pastorze, że nie wiem kompletnie, jak ja żywy stamtąd wyszedłem.
Przyszedł tu na wtorkowe nabożeństwo. Miał dość alkoholu, miał dość pijaństwa, miał dość takiego życia. Powiedział: Boże, ratuj mnie. Ratuj mnie. Kiedy położyliśmy na niego ręce i zaczęliśmy się modlić, ja nic nie czułem, ale on mi później opowiadał. Mówi, jak ogień przeszedł od głowy do stóp, rozpalił moje ciało. Wróciłem do domu i ten ogień ciągle czułem, który jakby przenikał moje ciało. Mówi, pastorze, od tej chwili zostałem całkowicie uwolniony od alkoholu. Halleluja. On jest tym, który przychodzi do takiej sadzawki Betesda. Kiedy mówisz, nie ma nadziei dla mnie. Już mi nikt nie pomoże, każdy myśli tylko o sobie. Ale Jezus przychodzi i mówi do ciebie, wstań, weź łoże i chodź. I ty będziesz słyszał ten głos wyraźnie. I wiara przyjdzie do twojego serca i powstaniesz, aby być uzdrowionym. To jest ten trzeci znak i trzeci cud. A później czytamy w 6 rozdziale, że Jezus naucza, jest mnóstwo ludzi, zresztą chętnie za Nim szli, bo wielu uzdrawiał. Jeszcze bardziej byli pod wrażeniem, kiedy ich karmił. Wszystko za darmo. Zamierzali Go królem obwołać. Biblia mówi, że było tam około 5000 samych mężczyzn. Jeżeli samych mężczyzn, dodajcie kobiety, dodajcie co najmniej po dwoje dzieci, to mamy 20 000 ludzi, którzy są tam zgromadzeni, aby słuchać Jezusa. I w końcu Jezus mówi, są głodni. Wiesz, że Bóg interesuje się, czy jesteś głodny, czy nie? Kochani, Bóg interesuje się nawet liczbą włosów na naszej głowie. On zna liczbę włosów na twojej i na mojej głowie. Z niektórymi ma mniejszy problem. Tak patrzę tutaj. Ale to jest niesamowite. Jeżeli On każdą gwiazdę nazywa po imieniu, których jest miliardy, i On potrafi, On zna imię, On zna imię każdego z nas. Więcej, nie tylko zna twoje i moje imię, zna liczbę włosów na twojej i na mojej głowie. To znaczy, że w Jego oczach ty i ja jesteśmy kimś naprawdę ważnym. Nie jestem byle kimś. Ale On przecież za nas oddał swoje życie. Jak ich nakarmimy? Andrzej chyba miał trochę więcej wiary. Filip mówi, no 200 denarów nie starczy. Andrzej mówi, tu jest taki chłopczyk, ma 5 chlebów i 2 rybki. Wiecie, jak 5, tak fajnie to brzmi u nas, 5, to nie takie bochny chleba, nie? Takie placuszki. 5 chlebków i 2 rybki. Dla dzieciaka starczy, ale dla 20 000? Ale ta historia mi mówi niesamowitą rzecz. Bóg troszczy się o mnie. Bóg troszczy się o ciebie. Bóg troszczy się o twój stół, abyś miał co jeść. Pamiętacie, w modlitwie pańskiej mamy się modlić chleba naszego powszedniego. Daj nam dzisiaj. O jutro już się nie martw. Bóg się zatroszczy. W każdym razie Bóg wzbudza wiarę i zaufanie. Polegaj na mnie, zaufaj mi. Oto ja jestem tym, który dam ci zaopatrzenie. 5 chlebków. Jezus się modli, błogosławi, łamie i daje uczniom. Pierwszy cud nastąpił w ręku Jezusa. Nie sądzę, że apostołowie wzięli kawałek, zanieśli i biegali z powrotem do Pana Jezusa po następnym. Nie, ja sądzę, że ten cud nastąpił w rękach Jezusa. On dał każdemu po kawałku z tych chlebków i rybki i teraz oni szli, ludzie siedzieli, nie wiem, 50 ileś i cud następował w ich rękach i oni dawali, dawali głodnym. I ciągle dawali, ciągle chleb był i rybki były i oni dawali. Biblia mówi, wszyscy się najedli. Amen. Wszyscy się najedli. Tak się najedli, że jeszcze zostało 12 koszy okruchów dla każdego apostoła po jednym na pamiątkę. Aby nigdy nie wątpili. I ten czwarty znak i cud mi mówi, wszechmogący Bóg troszczy się o nas. Jezus troszczy się o twoje i moje życie.
Moglibyśmy cuda, moglibyśmy opowiadać różne cuda, które Bóg czyni w naszym osobistym życiu, jak Bóg troszczy się o nasze życie. I to jest niesamowite. Budowaliśmy dom tu w Ustroniu. Wiele, wiele lat temu. Wyzwanie. Był nawet taki moment, że myśleliśmy, może go po prostu sprzedamy, bo nie mamy środków. Ale modliliśmy się i Bóg jakoś nas tym wszystkim prowadził. I kiedy usługiwałem tu podczas jednego z nabożeństw, tak Bóg położył na moje serce, módl się o ludzi, którzy nie mają pracy. Mamy się o to modlić? Myślę, że jak najbardziej. To jest nasza potrzeba. I wiele osób podnosiło rękę i modliliśmy się, Boże, daj pracę tym osobom. A później zwracamy się do jednego z braci, mówimy, słuchaj, może byś nam zrobił kominek. A on mówi, okej, zrobię wam pod warunkiem, a już tak słucham, jaki to warunek, że zrobię go za połowę ceny. Ja mówię, no to super. Mówi, wtedy modliłem się o pracę. I powiedziałem Bogu tak, kto pierwszy, jeżeli Boże dasz mi pracę, kto pierwszy mnie poprosi o pracę, zrobię mu za połowę ceny. I postanowiłem się modlić prawie co niedzielę. Bóg troszczy się o nas. Jest dobrym Bogiem. Skoro liczy włosy na naszej głowie, ta osoba dzisiaj jest tutaj w tym zgromadzeniu, ale nie powiem wam kto. Kolejny cud, który jest opisany. Jezus chodzi po wodzie. Uczniowie, zaraz po tym wydarzeniu, uczniowie wieczorem postanowili przeprawić się na drugą stronę, a Jezus wcześniej po cudzie rozmnożenia chleba miał taki zwyczaj wychodzić na osobne miejsce, bardzo często na górę i modlić się. To jest ciekawe, Jezus potrzebował się modlić. Chrześcijanie uważają, że nie za bardzo potrzebują, ale Jezus potrzebował się modlić. I nie uważał tego za stracony czas, ale szedł na górę, aby rozmawiać ze swoim Ojcem. A uczniowie wypłynęli i trudzili się i Słowo Boże mówi, że Jezus nagle przyszedł po wodzie do nich. Wystraszyli się, ale zobaczyli, że to On i wsiadł do łodzi i płynęli. I to mi mówi, że On ma wszelką moc nad wszelkimi prawami natury, które On stworzył. Bóg nie łamie ich, ale czasami wkracza i jest ponad tym wszystkim i żadne prawa natury nie są w stanie Go ograniczyć. Żadne. W latach 60. ubiegłego wieku było potężne przebudzenie w Indonezji. Tam były tego rodzaju cuda, że kiedy szli ludzie, młodzi, często naprawdę młodzi, aby głosić Ewangelię z wioski do wioski, podczas takich misyjnych wypraw, kiedy były ulewy, rzeki wezbrały, mosty zostały zerwane. Wyobrażacie sobie? Wzburzona rzeka, idą młodzi ludzie, aby nieść Ewangelię, bo Duch Święty ich wyraźnie inspiruje, że mają iść i nie mogą przejść na drugą stronę. I zdarzały się takie historie, takie cuda, że przechodzili po tych wzburzonych wodach na drugą stronę. Wiecie, działy się takie znaki i cuda w tych latach podczas tego przebudzenia w Indonezji, że u nas to czasy komunizmu, żadnych informacji i tak dalej, ale prasa zachodnia w Stanach Zjednoczonych opisywano o tym, w ciągu krótkiego czasu 3 miliony muzułmanów oddało swoje życie Chrystusowi. Przychodzili do wioski młodzi ludzie albo misjonarze, głosząc Chrystusa. Taką wioskę kontrolował bardzo często czarownik. Pierwszą rzecz, którą zrobił, to ugościć ich i dał im najlepszą truciznę, jaką mógł, która działała błyskawicznie. I oni usiedli, podziękowali Bogu i zjedli. Nagle czarownik patrzy i mówi, ale oni ciągle żyją. I się wystraszył. I zmienił swoje zdanie. I całe wioski nawracały się, oddawały życie Chrystusowi. Tak wielkie rzeczy
Pan Bóg czynił. Ja wierzę, że On jest wczoraj, dziś i na wieki ten sam. W każdym razie nie jest ograniczony żadnymi tego rodzaju rzeczami. A później w 9 rozdziale mamy cud, mamy znak, uzdrowienie człowieka, który jest od urodzenia ślepy. I to jest takie od razu pytanie, Panie, kto zgrzeszył? On, rodzice, że się ślepym narodził, no jak on mógł zgrzeszyć? Jak już się narodził ślepy, no co, w łonie matki zgrzeszył? Kto zgrzeszył? On, rodzice? Jezus mówi, ani on, ani rodzice. I to jest ciekawe, że urodził się taki, aby na nim objawiły się dzieła Boże. Niezrozumiałe są drogi Boże, prawda? Czasami dzieje się coś zupełnie nie po naszej myśli. Odbieramy to jako tragedię. Urodzi ci się dziecko ślepe i odbierasz to jako porażkę i tragedię. Ale są takie chwile i takie wydarzenia, że jest jakby ręka Boża, plan Boży i palec Boży w tym wszystkim. On się na to taki urodził, aby na nim objawiły się Boże dzieła. Kiedy dorósł, oto Jezus stanął na jego drodze i Jezus zrobił ze śliny błoto, nałożył na jego oczy, mówi, idź się obmyj. I ten człowiek przejrzał, odzyskał wzrok. Wiecie, cud był tak wielki, ani w Starym Testamencie nie ma takiego cudu. Tak wielki, że ludzie powiedzieli, jeszcze nikt nigdy w życiu ślepo narodzonemu nie przywrócił wzroku. To spowodowało niesamowitą wiarę i uznanie, że Chrystus, że Jezus musi być Chrystusem. To był ten przedostatni znak i cud, w którym gro ludzi w tym momencie Żydów zobaczyło, to musi być Mesjasz. To musi być ten, na którego tak długo czekamy. Kiedy wrócił, czy kiedy znalazł się w swojej rodzinie, pamiętacie, jaka była reakcja ludzi? Jedni mówili, to jest ten, inni mówili, podobny do niego. A on mówi, to jestem ja. To jestem ja, wasz sąsiad, ja tutaj mieszkam, żyję, to ja byłem, Jezus mnie uzdrowił. I przypominam sobie zupełnie inne wydarzenie na ewangelizacji Reinharda Bonke. Nie wiem, który to był rok. W każdym razie jedna z sióstr, naszych sióstr w Chrystusie w Anglii była na wózku inwalidzkim, chorowała, miała mnóstwo schorzeń, była pod opieką specjalistów. Oczywiście żadnych szans na poprawę zdrowia. I modliła się do Boga, Panie, uzdrów mnie, uzdrów mnie, uzdrów mnie. I pewnego razu miała sen czy widzenie. Widziała wielką ewangelizację i Reinhard Bonke tam usługuje. Ona siedzi na wózku i w tym widzeniu widzi, jak on podchodzi do niej, ona wstaje, jest zupełnie uzdrowiona. Za parę miesięcy dowiaduje się, że Reinhard Bonke będzie w Anglii usługiwał na dużej konferencji ewangelizacji. Ona mówi, to jest mój sen. To jest mój sen. Zabierzcie mnie tam. Posadzili ją, ona siedziała gdzieś na tej sali, gdzieś z boku, a w środku pełno wózków z chromymi ludźmi. I Reinhard Bonke głosi Ewangelię. I schodzi z tego podium, zupełnie nie widzi tej kobiety. Idzie do środka, kładzie ręce, modli się i nie ma uzdrowień. I wraca z powrotem. I Duch Święty mu mówi teraz to. I położył ręce. Mówi, w imieniu Jezusa nakazuję ci wstań, chodź. I natychmiast zerwała się. I zaczęła biegać z podniesionymi rękami, wołając, że Jezus Chrystus ją uzdrowił. Wróciła do domu. Zapukała do gabinetu swojego prowadzącego lekarza. On tak na nią patrzy, a mówi, ależ pani jest podobna do tej, którą tutaj choruje i siedzi na wózku inwalidzkim. Ona mówi, to jestem ja. Cały szpital został poruszony. Przez węzeł szpitalny ogłaszała i mówiła, co Jezus Chrystus dla niej uczynił. Taki cud został uczyniony.
abyśmy uwierzyli, że On jest Synem Boga Żywego i przez wiarę w Niego mieli życie wieczne. Jeszcze jedno z tym związane, z tym cudem świadectwo, które bardzo mnie poruszyło. Przypominam sobie, jak pastor Yonggi Cho w Korei Południowej odkrył, że Jezus rzeczywiście i Bóg uzdrawia. To, że zbawia, już wiedział. Ale czytając Biblię, odkrył, że także Bóg dzisiaj uzdrawia. Dla nas to nie jest nowina, my wiemy, ale dla Niego to było odkrycie. Wtedy, bo teraz nie. O, Bóg uzdrawia. Zaczął głosić uzdrowienie w swoim zborze. Wiecie, ten zbór z czasem liczył 1 000 000 ludzi. Członków. Zaczął głosić, a zaczynał od takiego dziurawego namiotu z żabami. Zaczął głosić. Kogo boli głowa, niech podniesie rękę. A akurat się zdarzyło, że na jego nabożeństwie ktoś, jakaś kobieta usiadła na wózku inwalidzkim, znaczy ją tam postawiono, a on tak patrzy, kogo boli głowa. Jezus uzdrawia, a jej nie widzi. A Duch Boży mu mówi na samym początku, podejdź do niej, ja chcę ją uzdrowić. Ale on mówi, Boże, no tak, tego boli, pomodlimy się i się modlił o te bóle głowy. Nabożeństwo dobiega końca, a ona siedzi na wózku. Ludzie zaczynają się modlić, wstali, zaczynają wielbić Boga. I po raz ostatni Duch Święty mówi, idź do niej, bo chcę ją uzdrowić. Kiedy ludzie się modlą, z reguły mają zamknięte oczy, on mówi, super. I po cichu z kazalnicy zszedł, podszedł do niej, powiedział, Jezus Chrystus cię uzdrawia i szybko z powrotem. A nagle, zanim dobiegł do kazalnicy, cały zbór zaczął klaskać na chwałę Boga. Wiecie, jak ci ludzie się modlili? Ja sobie to tak wyobrażam, że oni tak się modlili. Kiedy on to powiedział, odwrócił się, bo nie chciał patrzeć na rezultat, ona natychmiast wstała i została uzdrowiona. I później musiał pokutować przed Bogiem, że był nieposłuszny Duchowi Świętemu. Później mówię, Boże, co, jak nabożeństwo by wyglądało, gdybym posłuchał głosu Ducha Świętego. Te cuda i te znaki napisałem wam, abyście uwierzyli, że On jest Synem Boga Żywego i żebyście przez wiarę w Niego mieli życie wieczne i nie bali się. 11 rozdział. Ostatni znak, który wybrał Jan. Łazarz, przyjaciel. Wiecie, ta historia zawsze mnie porusza. Dlatego, że Jezus jest tak blisko tego domu, a tam dzieją się tak kapitalne rzeczy dla nas, żeby nam pomóc w różnych trudnych sytuacjach. Możesz być w najlepszej przyjaźni z Bogiem, z Jezusem. Możesz Go prosić i nagle doświadczasz, jakby On tego nie słyszał. Nie odpowiada, nie działa, nie przychodzi natychmiast. Panie, przyjdź, bo Twój przyjaciel Łazarz jest chory i umiera. A Jezus zajęty jest innymi sprawami. Niesamowite. Tak myślimy, że tak Pan Bóg przybędzie, tak. Nie. Wiecie, przyjaźń, ale Bóg ma swoje plany, Bóg ma swoje zamiary i nie chodzi o nas, ale aby wypełniła się wola Boża. Amen? Aby wola Pana się wypełniła. Czy Jezus go mniej miłował? Absolutnie nie. Ale nie przyszedł w tym czasie, w tym momencie, w którym oni czekali. Wiecie, to jest niesamowite. Przyjaciel, rodzina, która tak otwarta i dom był dla Jezusa i oni doświadczają, że nie ma reakcji, nie ma odpowiedzi. Ich brat umiera, przeżywają tą traumę śmierci, rozstania ze swoim najbliższym, pogrzeb, grób jest zawalony kamieniem.
Co robisz wtedy? Co robimy wtedy? Będziemy się na Boga obrażać? Będziemy Mu wypominać? To nie jest bezpieczne. Nie chodzi o nas, chodzi o Niego. Jemu należy się wszelka chwała. Jemu należy się wszelka chwała. On doskonale wie, co robi. On doskonale kontroluje każdą sytuację. Jezus tam przyszedł. On mówi, gdybyś tu był. Nie ma tam złości na Jezusa. Jest jakiś żal w sercu, bo gdyby był, to Pan by go uzdrowił, jakby nie mógł na odległość. Ale gdyby tu był... Ale Jezus zamanifestował potężną swoją moc nad śmiercią. Żydzi podobno wierzyli, że dusza człowieka jest przy jego ciele po śmierci do 3 dni. Jezus przyszedł 4. dnia, aby nikt nie miał wątpliwości, że Łazarz umarł i że ta dusza gdzieś tam była blisko i tylko czekała na ten moment. Zresztą on cuchnął. On się już rozkładał. Panie, on kazał odwalić kamień. Mówią, Panie, już cuchnie. Jezus wtedy powiedział, Łazarzu, wyjdź. I Łazarz wychodzi. Wskrzeszony z martwych. Ta historia nam mówi, że nasz Pan Jezus Chrystus ma wszelką władzę nad życiem i nad śmiercią. Niczym nie jest ograniczony. Wzbudził Łazarza i powiedział, ja jestem życiem i zmartwychwstaniem. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, będzie żył. Słuchajcie, cud, znak uzdrowienia ślepo-narodzonego i wskrzeszenie Łazarza były największymi cudami, które spowodowały, że Żydzi tak bardzo masowo, gremialnie wyszli na spotkanie Jezusa, kiedy wjeżdżał do Jerozolimy. Myśleli i chcieli go obwołać królem Izraela. Niektórzy myśleli, to musi być Mesjasz, tylko że ciągle tego Mesjasza wyobrażali sobie inaczej. Myśleli, że kiedy on wjeżdża, wołali Hosanna, Hosanna synowi Dawidowemu, a Hosanna nie brzmi chwała, chwała. Tylko Hosanna znaczy pomóż nam. Pomóż nam. I myśleli, że Pan Jezus wjeżdżając do tej bramy skieruje się w kierunku twierdzy Antonia i poprowadzi Żydów do walki z Rzymianami. A on skierował się zupełnie w innym kierunku. Przyszedł, aby oddać życie za ciebie i za mnie. Kiedyś przyjedzie i przejedzie przez złotą bramę w murze, która Jerozolimy, która się ostała i ta brama się ostała. Jezus tam wjedzie jako król królów i pan panów. Ale za pierwszym razem on tam przejechał jako sługa, jako baranek, który przyszedł nas odkupić. Będziemy się za chwilę modlić. Jan opisuje nam i maluje nam obraz Chrystusa, który ma wszelką władzę, wszelką moc. Ma moc zmienić naturę każdego człowieka, który potrzebuje jego przebaczenia i odnowy. I moi drodzy, zanim pójdziemy dzisiaj spać, to jest moje pierwsze wezwanie. Wezwanie do tych, którzy nie doświadczyli jeszcze, którzy nie zadecydowali, nie przyszli do Jezusa jako tego, który przebacza grzechy i daje nowe życie i zmienia twoje serce z kamiennego na mięsiste. I może są takie osoby pośród nas, gdzie ciągle nie dokonałeś decyzji i wyboru. Będziemy się modlić. Będziemy wzywać Jego imienia i zachęcam Cię, abyś przyszedł do Jezusa i poprosił Go, aby On przemienił Twoje życie. Bo tylko On może oczyścić, tylko On może dać Ci moc do nowego życia. Tylko On. Ale też będziemy się modlić, będziemy błogosławić tych, którzy potrzebują Jego dotknięcia, Jego pomocy. Może potrzebujesz Jego prowadzenia, Jego zaopatrzenia. Jesteś w takiej sytuacji nie dlatego, że Ci się nie chce, ale dlatego, że tak Twoje życie się skomplikowało. Potrzebujesz, żeby Bóg Ci pomógł
w Twoich sprawach pracy, materialnych. Może potrzebujesz dotknięcia, aby On dotknął i uzdrowił Twoje ciało. Będziemy śpiewać pieśń. Bardzo proszę grupę, aby nam usłużyła i poprowadziła nas w pieśni. Chciałbym, żebyśmy wszyscy powstali. Chciałbym, żebyś miał przed oczyma Jezusa, który jest obecny tutaj zgodnie z obietnicą. Ale nade wszystko zależy mi na tym, to jest modlitwą naszą, pojednaj się z Bogiem. Wykorzystaj czas i możliwości, przyjdź do Jezusa ze swoim życiem, ze swoim brudem. Nie możesz nic sam zmienić, możesz po prostu przyjść taki, jaki jesteś i poprosić, aby Jezus ci przebaczył i dał ci moc do nowego życia. A więc to jest moje pierwsze wezwanie. Drugie jest, jeżeli potrzebujesz dzisiaj Jego błogosławieństwa i wsparcia, bo nie radzisz sobie w życiu i potrzebujesz, żeby On cię poprowadził i wsparł, to także możesz przyjść dzisiaj do Niego. Jeżeli pragniesz, aby On dotknął się twojego chorego ciała, będziemy się o ciebie modlić. Jesteśmy tutaj, aby usługiwać sobie nawzajem. Uwielbimy Boga tą pieśnią. On jest żywy. I ktokolwiek ma z tych trzech rzeczy, które wymieniłem, potrzebę i ma wiarę w swoim sercu i wierzy, że Jezus ma moc i może to uczynić i chce to uczynić, bo przecież umiłował ciebie, umiłował nas. Zapraszam cię, kiedy będzie śpiewana ta pieśń, będziemy uwielbiać Boga. Nie czekaj, ale przyjdź tutaj na środek. Po prostu będziemy się o ciebie modlić. A ty będziesz wołał o swojej potrzebie do Boga, aby On przyszedł do twojego życia, aby oczyścił cię z twoich grzechów i dał ci moc do zwycięskiego życia, bo On daje moc. On przemienia wodę w wino. Teraz jest dla was czas. Twoja decyzja, twój wybór. Teraz jest czas, aby przychodzić przed tron Najwyższego, wzywać Jego imienia z głębi serca. A kiedy On zobaczy, że robisz to szczerze, to On odpowie. On tak wiele razy odpowiada. Nie jest nikt z nas Jemu obojętny. A więc uwielbiajmy Boga. A jeżeli będą tutaj osoby, my na pewno będziemy się z Tobą modlić. Będziemy kłaść ręce i Cię błogosławić. To są decyzje i ta najważniejsza, oddanie życia Bogu.